To są już szóste międzynarodowe animacje teatralne. Celem tej imprezy jest integracja seniorów i osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi i innymi osobami niepełnosprawnymi ze środowiska lokalnego i szerzej z Europy. Powiem nieskromnie, bo bywały osoby również i z zachodniej Europy, a teraz gościmy z Litwy, z Wilna, z Litwy, z Mariampola i z Kowna, niepełnosprawnych artystów, których będziemy oklaskiwać. To jest wspaniała impreza, ciepły klimat, nastrój, bawimy się, jednocześnie edukujemy wzajemnie i okazało się, ćwiczymy swoje talenty. Z roku na rok wszyscy aktorzy nasi są coraz lepsi. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych od wielu lat. Bardzo pomagają. Przede wszystkim integrują osoby niepełnosprawne, integrują organizacje, które są zrzeszone i działają na rzecz osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim pozwalają na to, żeby osoby niepełnosprawne przełamywały bariery, żeby uczestniczyły w życiu społecznym, żeby rozwijały swoje zainteresowania. W tym przypadku mamy do czynienia ze śpiewem, z rozwijaniem właśnie zainteresowań w zakresie muzyki i animacji teatralnych. A więc ja uważam, że tego typu przedsięwzięcia są bardzo cenne, bardzo integrują środowisko osób niepełnosprawnych i chciałabym tutaj podziękować za to, że do tego pięknego przedsięwzięcia zostaliśmy zaproszeni.